Cześć, witam na kanale Hodlerka. Dzisiaj omówimy sobie airdrop od Starknet, ponieważ od wczoraj możemy sprawdzić, ile nam przysługuje tokenów oraz wykonamy sobie różne akcje na różnych chainach pod airdrop. Zapraszam. Zanim zacznę, zapraszam na mój Telegram. Umieszczam tam jedynie ważne informacje, dzięki czemu nie macie co chwilę niepotrzebnych powiadomień. A jeżeli chcesz zakupić swoje pierwsze kryptowaluty, polecam giełdę Bybit. Wszystkie linki znajdują się pod filmem. Ok, zacznijmy od Airdropa Starknet. Od wczoraj możemy sprawdzić, ile tokenów przysługuje nam za nasze działania na sieci Starknet. Wchodzimy sobie na tą stronę, idziemy troszeczkę w dół i w tym miejscu możemy wkleić nasz wallet. Jeżeli łapiecie się na Airdrop, to macie tutaj gratulacje i przechodzimy sobie See Your Allocation. W tym miejscu widzimy ilość tokenów i tutaj przeczytamy, że claim będzie 20 lutego, więc czekamy na 20 lutego. Co należało wykonać? Użytkownicy Starknetu musieli wykonać łącznie więcej niż 5 transakcji w ciągu co najmniej 3 odrębnych miesięcy na łączną kwotę co najmniej 100 dolarów przed 15 listopada 2023 roku i dodatkowo musieliśmy mieć na koncie co najmniej 0,005 ETH na portfelu. Jeżeli chodzi o społeczność Starknetu, to tutaj uczestnicy programu Early Community Member Program. Twórcy Starknetu to tutaj już nie mój temat, ponieważ musieli oni wykonać co najmniej trzech zatwierdzeń w repozytorium, które pojawia się w raporcie Electric Capital dla Starknet przed 15 listopada. Użytkownicy Stark Exa korzystanie z aplikacji opartej na StarkEx co najmniej 8 razy przed 1 czerwca 2022 roku. Twórcy ETH dokonanie co najmniej trzech zatwierdzeń w repozytorium, e, autorzy EIP GitHub jako autor lub współautor EIP przed 15 listopada 2023, stakerzy ETH, stakowanie ETH do 15 września 2020 roku, gildia protokołu Ethereum, czyli członek gildii protokołu Ethereum 15 listopada 2023 i programiści GitHuba. Tutaj co najmniej trzy zatwierdzenia w repozytorium, które znajduje się na liście 5000 najlepszych repozytoriów. To były wszystkie, wszystkie możliwości, gdzie mogliśmy zdobyć tokeny. Natomiast wiadomo, że my jesteśmy użytkownikami Starknetu, i chodziło nam o to, aby uzyskać właśnie te wymogi. Jak widziałam, wiele osób nie trzymało ETH na swoim portfelu, po prostu wypłacało do zera swoje walety, przez co niestety nie kwalifikują się na tokeny STRK. Muszę przyznać, że nie były to trudne warunki do spełnienia, tylko tak jak powiedziałam, błędem było nietrzymanie ETH na wallecie z tego, co da, czytałam na Discordach czy też na Telegramach. Teraz chciałabym podsumować główne kryteria przeróżnych airdropów i wywnioskujmy razem nad czym warto się skupić, jeżeli chodzi o przyszłe airdropy, na przykład z Więc tak, po pierwsze wykonywanie transakcji. W tej chwili uważam, że warto robić tych transakcji minimum 10. Po drugie Trzymanie środków na wolecie, czyli to o czym przed chwilą powiedziałam. Osobiście trzymam zazwyczaj 50 100 dolarów to tak minimum na każdym wolecie i pewnie większość z Was po airdropie od Starknet będzie na to bardziej zwracać uwagę, bo to jest ważne. No, jeżeli nie ma nic na wolecie, to znaczy, że nie korzystamy z tego woleta, nie zostawiamy sobie pod różne transakcje żadnych kwot. Więc jednocześnie nie chcemy wykonywać innych transakcji. Ok, po trzecie, wykonanie oficjalnego bridge'a, jeśli oczywiście są dostępne. Kolejna sprawa to interakcje z różnymi protokołami. Nie skupiajcie się tylko na jednym czy na dwóch. Jeśli chcecie wykonać na przykład 10 swapów, to uważam, że najlepiej to zrobić na 5-10 protokołach, czyli każdy swap na innej aplikacji. Ważny jest także czas, ale na to nie mamy wpływu, bo jeśli jesteście nowi i chcecie podziałać na przykład na ZK Sync, to możecie spróbować działać pod ten airdrop w tej chwili, chociaż no nie wiadomo, czy był snapshot, czy go nie było, no tego nikt niestety nie wie. Ale jeżeli tutaj będzie data snapshotu, załóżmy listopad 2023, no to niestety no nie mieliśmy na to wpływu. Trzeba działać od razu, kiedy pojawia się jakaś możliwość działania pod airdrop. Jeśli macie pomysł wykonania 10 transakcji na 10 różnych protokołach, ale załóżmy jeden miesiąc, to też nie jest to dobry pomysł. Najczęściej chodzi o systematyczną interakcję z protokołami, czyli załóżmy dwie transakcje miesięcznie na dwóch różnych protokołach przez pół roku. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I teraz tak, wartość transakcji. I na marginesie bardzo przepraszam za mój głos. Nagrywając to czuję, że go tracę. Niestety, przyziemienie chyba ze mną wygrywa, no ale mam nadzieję, że dogram. Ok, wartość transakcji. Wartość transakcji jest również bardzo ważna. Osobiście mam wrzucone zawsze mniej więcej 1000 dolarów i tym obracam. Zawsze można wykonać słapa na przykład dwa razy na 1000 dolarów i macie już wartość transakcji na 2000 dolarów. Mając przykładowo te 1000 dolarów możemy przerzucić 900 dolarów na inny wallet, a 100 dolarów niech już czeka w tym portfelu. I tym sposobem nie martwicie się ani o wolumen, ani o posiadanie jakichś tam kwot na walecie. Oczywiście nie musicie wrzucać od razu 1000 dolarów. Jeśli jesteście początkującymi, to na pewno szkoda by było ryzykować tym 1000 dolarów, ja to rozumiem. Więc jeśli wrzucicie na przykład 200 dolarów, to zrobicie 5 razy słapa, to wyjdzie Wam wolumen 1000 dolarów, więc wychodzi na to samo. Także jak zwiększcie trochę obrót, ja celuję zawsze mniej więcej w 1000, 2000, 3000 dolarów. Jeśli o czymś jeszcze zapomniałam, to dajcie mi znać koniecznie w komentarzach. Przy okazji jeśli będziecie patrzeć na komentarze, przestrzegam Was przed wszelkimi linkami na YouTubie. Akurat tutaj nie zdarza się to często, ale uczulam. Jeśli chodzi o Telegram, to naprawdę uważajcie na te wszystkie skamerskie linki. Przeczytajcie przypiętą wiadomość, uważajcie na wszelkie Adidasy, zaproszenia do grup i tym podobne. To wszystko jest skam. Ok, czym jeszcze się dziś zajmujemy? Zostańmy przy temacie Starknet, ponieważ możemy sprawdzić, czy łapiemy się na whitelistę. I uwaga, to jest nazwa Stark Urabu. I tak, musimy mieć albo domenę na Starknet ID. Moi widzowie na pewno ją mają. Albo musimy mieć wolumen 500 dolarów na Awnu, albo musimy mieć bridge na ponad 250 dolarów przez Stargate. Jeśli się łapiemy, mintujemy to whitelistę i w dniu Private Sale, a więc te NFTki nie będą za darmo, będziemy mogli spróbować swoich sił i go wymintować. Będzie tu panowała zasada, kto pierwszy ten lepszy, dlatego ta whitelista nie oznacza, że na 100% wymintujemy tego NFTka. Temat ZK Sync. Mintujemy kolejne odznaki na sieci ZK Sync. Przy okazji sprawdźcie swoje wallety, które macie przeznaczone pod airdrop na ZK Sync, ile macie transakcji, ile macie na walletcie i to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Teraz sobie przypomniałam, że często wymogiem jest dodanie płynności. Najczęściej jest to wymóg dodatkowy, ale jednak jest. Wracając do odznak, będzie wam potrzebny D-mail. Ja wcześniej tego nie robiłam i jeżeli wy również tego nie wykonywaliście, to przejdźmy sobie teraz na ten D-mail. Tutaj wpisujemy jakąś nazwę. Ważne, żeby ta nazwa była wolna i za free. Następnie klikamy sobie search, a później wybieramy lock and buy. Jeśli mamy już tą nazwę, to przechodzimy sobie tutaj do NFT market. I w tym miejscu klikacie Bind. U mnie jest In Use, czyli w użyciu, ponieważ ja już to zrobiłam. I wysyłamy maila. Można to zrobić za pomocą Web2, czyli tutaj Wasz zwykły mail, w tym miejscu tytuł, no tutaj jakieś zdanie, a można to zrobić również poprzez web3. Tutaj należy podać wasz adres e-mail, tutaj musimy podać principal ID. No i tutaj jest jakiś tam tytuł, no i wiadomo jakie zdanie. Jeżeli nie wiecie gdzie jest principal ID, to tutaj na górze po prawej stronie macie principal ID swoje oraz wszelkie inne dane potrzebne do wysyłki mailowej. Link do tego e-maila zostawię wam w opisie tego filmu. Okej, okay, temat Berachain. Udostępniłam Wam parę linków na telegramie, aby wymintować NFTki na sieci testowej Berachain. Pojawił nam się także airdrop plug związany z Berachain, i między innymi posiadacze etykieta Oga Boga kwalifikują się na ten drop. No i tutaj jest ta strona: Łączymy się woletem, sprawdzamy e, i mintujemy. E, Mint jest na sieci Ethereum, więc czasami claim może przewyższyć niestety airdrop, więc na to zwracajcie uwagę. Ogólnie Berachain oficjalnie nie przyznała się do współpracy z nimi jeśli chodzi o ten airdrop, dlatego odbieramy to po własnym researchu. Widziałam też już, że takie większe, większe konta na Twitterze również mówią o tym airdropie, więc wydaje on się jednak legitny. Dobra, i ostatnia rzecz Drip House. Nie wiem, czy pamiętacie Drip House, ja Wam już go pokazywałam w którymś filmie związanym z Solaną. Ja cały czas tutaj sobie klikam o tutaj te kropelki e, oraz staram się uzyskać rzadką bądź legendarną skrzynię. Klikamy sobie tutaj w tym miejscu, no ja akurat nie mogę Wam teraz pokazać, ale po prostu trzeba gdzieś tam podejść do skrzyni e, i spróbować zgarnąć właśnie tą skrzynkę. Ogólnie brzmi to dosyć dziwnie, ale często takie dziwactwa okazują się drogie w przyszłości, e, tym bardziej jeśli Solana zaskoczy nas w tej Dlatego ja zbieram te kropelki, jeżeli sobie tylko przypomnę, wchodzę na tą stronę, klikam te kropelki właśnie, klikam skrzynkę, no i tak naprawdę to wszystko. Można również też zasubskrybować różnych ludzi na Drip, można też przesłać im te kropelki, więc no, myślę, że warto się zainteresować, tym bardziej, że wychodzi aplikacja na telefon, także coś tutaj mocniej działają. Okej, okay, to wszystko w tym filmie. Głos mi nie padł do końca. Jeszcze raz sorry za mój głos. Mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie lepiej. No i co? Widzimy się prawdopodobnie jeszcze jutro, a później już widzimy się w następnym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!